Dobra, witam Was w następnym odcinku. Właśnie nagrywam go tuż jakby po poprzednim. Trochę zmieniłem ustawienia, bo była trochę za głośna muzyka, bo mnie zagłuszała wręcz ta muzyka. No ale Mówiłem ci, że dialog. spotkałem kiedyś czarodzieja, który się rozwodził. Jakie to pożyteczne stworzenia? Dialogi przynajmniej Bo z będą ich słychać. krwi można ważyć eliksiry? Nie, bo zjadając gnijące ciała, zapobiegają wybuchom epidemii. A wiedział, że żywych też jedzą? Nie, bardzo się zmartwił. Przeczyło to jego teorii. Ale przynajmniej się ucieszyłem, że wszystkie postacie dobrze słychać i jest nawet czasami lepiej niż mnie, Źle więc się wojna dla naszych toczy. głośniej mówić trochę. Naszych? Jakich naszych? Królestw Północy. Chyba królestw Radoida, bo Temerii i Kedwen już nie ma. Radowid mówi, że jak tylko wygra wojnę, cofnie wojska za stare granice. Wierzysz mu? W coś trzeba wierzyć, bo żyć się odechciewa. Nie wiem, mi się wydaje, że oni nie mają szans wygrać tej wojny. No tak to mi się wydaje, zobaczymy. Nie będziemy mieli takie rokać. Dojechaliśmy. Nie. Jedziemy? Tak, jedziemy, no. Na pomoc! Na pomoc! O, gryf! Co to jest? No gryf chyba. Ale tak. Zadaliśmy mu cios. Dobra, chyba nic nie jest. A i konia mu zabrał. W sumie i tak już by nic z niego nie było. Poleciał? Poleciał. Nie, nie Możesz poleciał. wyjść. Dobra, to pytanie, bierzemy od niego pieniądze, czy nie? Na bogi! Mało brakowało, a skończyłbym jak moja kobyłka. Jeśli miałbyś szczęście. Twój koń zginął od razu. A gryfy lubią pomęczyć i jeść żywcem po kawałku. Aha. Okej. Pewno byście chcieli coś dostać w nagrodę, nie? Ja bym chciał, no ale widzę, że chłopiec jest biedny, nie? Dobra, zostawmy go. Nic nam nie jesteś winien. Byłeś w potrzebie, to pomogliśmy. A mówią, że wiedźmini serca nie mają. Żeby z zapłaty, to nawet palcem nie kiwną. Mówią też, że myszy rodzą się ze zgniłej słomy. Co z tropem? Tak jak mówiłem, dochodzi do gościńca i się urywa. Zadeptany. A szukacie kogo? Dobra, powiedzmy mu. Tak, pewnej kobiety. Niewysoka, czarne, długie włosy. Widziałeś taką? Nie, ale... Tu w Białym Sadzie jest karczma, jedyna w okolicy. Przejezdni często tam stają, to może się czego dowiecie. A może nie, ale fajnie by było. Poza tym, gospodyni to moja kuzynka. Wspomnijcie, że bram was przysyła, to przyjmie jak swój. Niezły pomysł. Zwłaszcza, że trzeba oczyścić twoją ranę. Tam ledwie mnie drasną, ale napiłbym się dobrej żytniej, takiej chłodnej, wiesz, prosto z piwniczki. To jedźmy. Plus jeden. Dobra, idziemy. Gdzie to jest? Który koń jest mój? To jest mój koń? To jest mój koń. Dalej, płotka, dalej! Ugryzło cię co? Na hurt! Dobra. Jedziemy, dopóki mamy wytrzymało się jeszcze na maksa prawie. Jedziemy, właśnie. Aha. Zachowuj się. Pamiętaj, że sterownicy jechali. Kolejują kradzieże. No dobra. Uważać, ale z tego co wiem, dość często można wkraść z domu, po ile jakiś strażnik. Babka mi opowiadała, że kiedyś jak Kowalowi synek zaginął, to chłopy zaraz wzięli. A że ten coś ma zacząć. Po co wziąłem, już nie wiem, ale okej, okay, idziemy. Myślę.
Co za ludzie, nie? Wszyscy jacyś nienormalni. Widzę ich twarze. Czego? Zdejmijcie to, bo będą kłopoty. Nie żadne to, tylko herb, te merskie lilie. I mają tu wisieć. Ja bym też je w sumie. To już nie jest Temeria, dziadku. To już Nilfgaard. Tak. Po moim trupie! No nie, już trzeba wziąć. Ja bym zdjął. Jeszcze by jakieś kłopoty z tego były. Niestety, takie rzeczy. No dobra, weszliśmy. Wiedźminy? Wiedźminy? Nie będę pił z parszywymi odmieńcami. Tam jesteś odmieńcem. Przepraszam za tych hultajów. Nie ma za co, jesteśmy nawykli. Oj tak. Ludzie tu nerwowe. Nie dość, że dopiero co wojska przeszły, to jeszcze gryf nam się zaląkł. Mhm. Zdążyliśmy się z nim poznać. Napadł na twojego krewnego, Brama. Brama? Co z nim? Żyje i pozdrawia. Mości, wiedźmini. Jadło i napitek na mój rachunek. Co podać? No dobra, ale jakby na przykład byśmy mogli ją okłamać, że znamy jej kuzyna, tylko byśmy znali jego imię i tyle? To by nas tak przyjechało, no nie wiem, trochę takie... Dobra, nieważne, kontynuuję. Szukam pewnego. Szukam pewnej kobiety. Ciemne włosy, fiołkowe oczy, ubiera się tylko w czerni biel. Jechała od strony wierzbicy. I wiem, że zabrzmi to głupio, ale pachnie bzem i agrestem. Nie widziałam takiej. Zapamiętałabym, uwierzcie. Tak. Ją ciężko zapomnieć. To może kto inny wam pomoże? Dużo tu przejezdnych ze wszystkich stron. Popytajcie się. Popytajmy się, ale my nic nie wiemy, to jak mamy siebie pytać. No dobra, nieważne. Spore ruchy tu macie, lecimy z tym. Niezły ruch tu macie. Cały naród w drodze. Ten krewnych szuka, inny z dala od frontu bierze. A każdy zjeść musi, wypić, noc w cieple spędzić. Czyli wam wojna jest na rękę. Póki co, owszem, ale i tak wolałabym, żeby pokój wrócił. W takie czasy nigdy nie wiadomo, co jutro przyniesie. Oj tak. Też w sumie kto wie, czy ona mówi prawdę. Dobra, jest zlecenie na gryfa. Jest zlecenie na tego gryfa? Póki co, to nie. Kiedyś tak jaki potwór gniazdo w okolicy łowił, to sołtys zbiórkę na nagrodę robił albo jechał do seniora o pomoc prosić. No. Ale teraz sołtys nawet do ustępu nie pójdzie bez zgody czarnych, a seniora zdaje się powiesili. No to i kontraktu nie ma. Szkoda, moglibyśmy coś poradzić, ale nie za darmo. Ten oczywiście od razu pieniądze, dobra. Ciekawe, co ona tam sprzedaje. Pokaż, co tam masz za szynkwasem. Nie mamy za dużo pieniędzy, ale ja bym sobie kupił... O, ja sobie kurczaka kupię. O. Kupię sobie jednego kurczaka. Nie no, jakie trzy jednego kurczaka. Drogi, ale już nie ważne. Dzięki, to wszystko. Dzięki, to wszystko. No i teraz trzeba pytać tych frajerów. Dobra. Kogo najpierw? Idź. Pomóc ci z opatrunkami? Daj spokój. Jeszcze nie zniedołężniałem. To popytam o Yennefer. Mhm. Tylko pamiętaj, lepiej, żebyśmy nie zwracali na siebie uwagi. Ciężko was było nie zauważyć, jak gadaliście. No i czarne już się po polach rozlazły i mierzą? Lepiej, żeby mierzyli, niż żeby plony mieli palić. Oj, Mieszko... Szukam kogoś. A my szukamy spokoju. Podejdź przy błędo, bo nam piwo w kuflach skwasisz. Chyba ty. Dobra.
Dobra, ja spróbuję immersją się posłużyć. Gadaj, ale już. Była tu kobieta ubrana w czerni biel? Mówią, że gnała taka nocą przez wieś. Tak pędziła, że Radobora do rowu zepchnęła. A, widzisz. Gdzie pojechała? Nie wiem. Z gościńca drogi na wszystkie strony idą. Ludzie! Wiedźma Krozum Dromiłowie odjął! Tak, a tobie odejmę język, jak się nie zamkniesz. Dobrze. No i tyle. Po gościu. Dobra, idziemy dalej. Ty nic nie wiedzieli. To ma coś do powiedzenia? Nie. To nic nie powie, to czy nie. Jeszcze raz. Są cztery fakcje. Że co? Fakcje, drużyny, talie. Coś jak piki i kiery. Tylko, że każdy kolor ma inne figury i są jeszcze karty specjalne. A nie lepiej zagrać w wojnę, bo nim tę swoją grę mi wyłożycie, to ćma będzie. Dobra, przestań już gadać. Dobra, porozmawiajmy z tym typem, on najwięcej wie i tak każdy typ. Szukam kobiety. Jak wszyscy? Nie, nie jak wszyscy. Ta pachnie agresem i bzem. Ubiera się w czerni biel. Dwa sznapsy. To poprawi ci nastrój. Tak, dobra, napijmy się już. Zasłużyliśmy chyba. Napiję się. Możemy przejść do rzeczy? Widziałeś ją? Yennefer z Wengerbergu? Nie powiedziałem, jak ma na imię. Ale dobrze ją opisałeś. A ja mam tak. Raz coś usłyszę, nigdy nie zapominam. Okej, zapytajmy, z kim mam przyjemność? Czym się zajmujesz? Kim jesteś? Parszywy przybłęda. Gaunter od Im. Do usług. Przybłęda to zawód? Kiedyś handlowałem lustrami, więc wesoła gawieć ochrzciła mnie też panem lustro i szklanym człowiekiem. Okej, lecimy następne pytanie. Skąd znasz Yennefer? Też pytanie. Z ballad mistrza Jaskra. Dla biednego handlarza to jedyna okazja, żeby otrzeć się o wielkość. No, chyba że ma się tyle szczęścia, co ja. I trafia się na bardzo cierpliwego wiedźmina. Na samego Geralta z Rivii. Rzeźnika z Blaviken. No co on tak będzie sypał cytatami, nic nam nie powie, dobra. Zapytajmy go, kim jestem. Mnie też znasz z ballad mistrza Jaskra? Twoje zdrowie! Aha, wolał nie odpowiadać. Dobrze. Widziałeś Yennefer? Przepraszam, ale muszę o to spytać. Czy to chodzi o miłość? A? Powiedz mu. Zgadłeś, to miłość. Od razu wiedziałem. Mów, co wiesz. Zanim się nie pojawiłeś, do głowy mi nie przyszło, że to Yennefer. Kto by pomyślał? Do rzeczy. No mów. Zwiadowca z Nilfgaardzkiego garnizonu ją widział. Gdzie? W ich obozie. Wpadła tam w środku nocy. Czerń i biel, agrest i... Tak, wiem. Zamieniła kilka słów z dowództwą garnizonu i pognała dalej. Gdzie? Nie jestem wszechwiedzący. Pytaj w garnizonie. No musimy iść do garnizonu, no. Przynajmniej coś powiedział. My, ludzie gościńca, musimy trzymać się razem. Może kiedyś ja znajdę się w kłopocie, a ty będziesz w pobliżu. I się nie uratuję. Dobra. Podejdę do tych... Nie rozmawiałem o tym samym? Porozmawiam z tym. Tracimy czas. Prędzej Ziemia zacznie krążyć wokół Słońca, nim opanujesz zasady. Typ niby taki mądry. Mogę zająć chwilę? Czemu nie? Aldert Gerd, profesor nadzwyczajny z Akademii Oksenfurckiej. Geralt, wiedźmin, zwyczajny z Rivii. Szukam pewnej kobiety. Długie włosy, ubrana w czerni biel. Widziałeś taką? Oczywiście, że nie. W przeciwieństwie do gminu wiem, że zwiastunka wojny to tylko bajeczka. Okej. Okay. Coś mi się ten typ nie podoba, niech nie będzie. Zwiastunka wojny? O czym ty mówisz?
Ludzie gadają, że nocami przez pola jedzie zmora, która wygląda jak piękna kobieta. Taka, jak opisałeś. Ciągną za nią wojska, a tego, kto przetnie jej drogę, czeka nieszczęście. Za to ostatnie ręczę osobiście. Wiesz, gdzie dokładnie ją widziano? Nie. Mnie interesują fakty, nie klechdy. Klechdy. Ej, sprawdzę, czy się nagrywa. Dobra, nagrywa się. Co tu robisz? Co tu robisz? Nie spodziewałem się, że spotkam tu naukowca. Rozumiem, że uciekasz przed wojną. Wręcz przeciwnie. Jadę na front. Życie ci niemiłe? Milsza od życia jest mi wiedza, a nie zdobędę jej siedząc między księgami. Chcę zobaczyć inwazję Nilfgaardu na własne oczy. Zrozumieć ją i opisać. To będzie moje magnum opus. Dobra. Przepisz wojny. Tak. Może wreszcie ktoś opisze wojnę taką, jaka jest. Bez kolorowych strzałek i zmyślonych mów bohaterskich generałów. Za to z gwałtami i bezmyślnym okrucieństwem. Ach, widać, że brak ci akademickiego szlifu. Gwałty i okrucieństwa to detale bez znaczenia dla przebiegu wojny. Inherentny dla konfliktów koloryt, można rzec. Mhm. Rzeknij to ludziom, którym spalano domy. Oj, bez kitu. Filip chyba trochę taki się wywyższa, ale trochę taki głupi jest w sumie. Jak myśli, że ziemia krąży... Sorry, słońce krąży wokół ziemi. Wojna dotarła już do Nowigradu? Nie, ale to kwestia czasu. Z jednej strony rzeki Nilfgaard, z drugiej Redania. Łypią na miasto jak psy na smakowitą kość. Jednemu władcy ta kość stanęła w gardle. Prawda. Cenimy w Nowigradzie naszą wolność i wiemy, jak o nią zawalczyć. Mhm. Zwłaszcza uczeni. Walczyć można nie tylko mieczem. Nie zapominaj, że to architekci z naszej akademii zaprojektowali miejskie mury, których nie skruszyła jeszcze żadna machina wojenna. No to chłopiec, nie wiem, jakimś akwizytorem? Bywaj. Muszę iść. Bywaj. Czekaj, Wiedźminie. Wyglądasz mi na światowca. Umiesz może grać w gwintę? Nie, nie mam czasu się uczyć. Kiedy to naprawdę proste? No to jak będzie? Zagrajmy. Nie chcę z tym typem grać. Nie umiem tego na razie jeszcze robić. Na razie dziękuję. Nie, mam inne rzeczy na głowie. Szkoda. Pograłbym z miejscowymi, ale że oni nawet do 10 nie zliczą, to i reguł nie pojmują. No nic, wróć, jeśli zmienisz zdanie. Ale było widać, jak próbował. Tak, wątek teraz nie. Dobra, to mam rozkminę. Czemu, jak ta baba powiedziała, że wszystko na jej rachunek, że będzie nam dawała jedzenie za darmo i tak dalej, to czemu musimy od niej wszystko kupować? To dobra, to jest pierwsze, co mnie dziwi. Tak, to jest taka moja rozkmina. Trochę bez sensu, no ale rozumiem, że jakaś ekonomia tu musi być, dobra. To już pogadajmy z Wesemirem, bo już tu się nic ciekawego nie dowiedzie. Tak? W czym rzecz? Już pół roku jesteśmy na szlaku. Wiesz, że minęło już ponad pół roku, odkąd załatwiliśmy Biesa z Worunę? Tak, Biesa. I nie tylko. Jak się nazywał tamten sukinsyn? Drugan? Niech mu ziemia lekką będzie. Dawniej wszystko wydawało się prostsze. Potwory były złe, ludzie dobrzy. A teraz pogmatwane to wszystko. Dawniej było dokładnie tak samo, tylko już zdążyłeś zapomnieć. Sam masz prawie setkę na karku, więc nie wypominaj mi wieku. No dobra, na razie. Na razie. Dobra, zobaczymy, czy jeszcze kogoś możemy tutaj... A co jakieś drzwi widzę? Chyba już musimy wyjść, bo wszystkich przepytaliśmy. Tego frajera, co się wywyższa, posłuchaliśmy, to lecimy. Aha, zamknięte. Dobra, tu jest zaplecze. Tu nie wyjdziemy. Możemy chodzić, niestety... Czy możemy się spojrzeć na tego kota? Może lepiej schowam tą broń, co? Dobra. Wyjdźmy sobie. O, czekają na nas. Już sobie wypiłeś? Mhm. To wypierdalaj. No dobra. Nie chcemy tu takich jak ty. No, zabiję was. Dobra, spróbuję ich uspokoić na razie. Nic wam nie zrobiłem. Uspokój się. Racja, nic nie zrobiłeś. Już z gusłami zaczyna skurwysyn. Na niego!
Aj, lipa, dobra. Jajce było... Dawaj. Wyrwać mu jajca. No dawaj, chłopie, dawaj. Dawaj, chłopie. Miło było poznać. No dobra, i wyjaśniam. Ten już ten... Zależy, dobra. Co, babka mi opowiadała, że kiedyś jak Kowalowi synek zaginął, to chłopy zaraz wzięli na skutki wiedźmaka. Właśnie zapiszmy sobie grę, to jest ważne. Zapiszmy, dobra, zapisamy. Jeszcze się upewnimy, bo... Okej. Jeszcze upewnimy się, bo zawsze lepiej, no, jest git. Poszukajmy se, jeszcze pochodźmy trochę po tej wiosce. Proszę, wuj, wychylisz ze mną kufelek? Od teraz Derwan. A co stary jest jeszcze przed śmiercią wieszczą? Wolne drugi. Co znowu? Szukajmy czyjeś domu. Może nam to przydać. W ogóle to trochę śmieszne, że możemy okradać takie wszystkie domy, ale... Dobra tam. Oni i tak już tutaj praktycznie są tylko... Żeby jakiś po prostu... Ich praktycznie wyzysk, no. Mówmy się. Cisza na morzu, cisza w komnacie, cysarz Emhyrna robi w gacie. Co to są? Zaginiony brat, rozporządzenie, nowy ład, lipa ze studni, co to jest? A, może znajdzie? Nie dotykaj mnie! Boże, co za ludzie, to straszenie. Dobra, w tym miejscu zakończymy ten odcinek, będę kontynuował dalej. A co stary Ernest, co się wieszczy? Bo będzie nie mogę, że nie ma to. Do następnego odcinka, cześć.